Witam serdecznie, moi drodzy Rally Mechanic. Jaki rally? 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 Colin McRally. Rally. Nie wiem, Mechanic Simulator. Demo. Yes. Rally. Polacy robią grę. Polacy robią symulator, moi drodzy. Jest to demo oczywiście na festiwalu Next. Oho! Cieszę się, że jesteście. TMKY0 jest szefem od 18 miesięcy. Muza. Ej, dobrze wygląda ten model. Dziękuję oczywiście MK za 18 miesięcy, pozdrawiam. Znaczy tak, wygląda jak Car Mechanic Simulator, po prostu. Miksów takich gier wyszło już wiele. I każda generalnie wygląda w podobnym garażu. Te garaże to są takie robione... garaże, słuchajcie... Na wzór amerykańskich salonów, takich garaży. Dziękuję adekwatny za 16. Pozdrawiam serdecznie. Idziemy do laptopa. Idziemy do laptopa. Garażowy laptop, moi drodzy. Lewy przycisk myszy. Trzymamy. Dobra. I teraz tak. Jest coś takiego. Distance. Dobra, dobra. Wybierz. Musimy go wybrać. I teraz tak. Jakie są problemy? Są wypisane. Samochód jest czysty. Is assembled. Okej, 7324. Tyle to kosztuje. Okej. Idziemy teraz do samochodu. Mamy czyli trzeba tak. Przednia szyba. Okej. Wywalamy tą szybę. I teraz będziemy ją instalować. Front window, window, window. Dobra. Bierzemy teraz do ściągania przedmiotów i będziemy oponę ściągać. A, no i tak. Lubię ten dźwięk. Pam, pam, pam. Okej. Ej, no to jest jak Car Mechanic Simulator. Bardzo ładnie wyglądają te podzespoły. Znaczy podzespoły, kurde, no. Bardzo fajnie wyglądają te części silnikowe. Fajne są, okej, trójwymiarowe modele. No i to wygląda jak Car Mechanic Simulator. Znaczy, to źle, to dobrze, bo to wygląda, nie wiem, jak inspirowali się. Bądź jest to chyba na tym samym silniku, bądź podobnym, to jest całkiem okej. Dobra. Teraz jak ściągnąć to? Czyli, moi drodzy, zacisk. Chyba muszę ściągnąć to. Gdzieś jeszcze coś? Chyba nie. Nie dysk, ale nie mam jak go ściągnąć totalnie. A, tam. Dobra, mam. Dobra, gitara. Ja w ogóle wam zmienię tutaj. Siup. Tutaj wam dam, żebyście widzieli więcej i po lewej, i po prawej. Okej. No i... No i dobra. I teraz tak, tutaj. U góry. Musimy do ściągnięcia na tym... Resory! Absorber. Hopla! Dobra, i teraz idziemy na maszynkę do ogarniania właśnie tego typu spraw. Nie, to chyba musimy ściągnąć. Dobra. Nie, ja to mam... Aha, że jak najczęściej na zielonym musi być. Dobra, taka minigierka, okej? Dobra, i teraz musimy założyć chyba felgę na oponę. 18-calowa. Czyli musimy attach zrobić. Dobra.
Czyli musi być ta strzałka na zielonym jak najdłużej, dlatego wtedy spację trzeba nacisnąć, kiedy jest na czerwonym. O. No i gitara. No dobra, teraz musimy iść do wyważania. Jak wygląda minigierka? To jak zatrzymywanie ruletki. Dobra. Zbierzmy, załóżmy. Okej, okay. Wszystkie pozostałe rzeczy są potrzebne. Podejrzewam, że tutaj też będzie można ulepszać sobie sprzęty i będzie można potem szybciej przykręcać te niektóre części, nie? Pozdrawiam, Okolew się mam stary, pozdrawiam. Po przekątnej. Dobra. Service mode. Sprawdzamy, co tam w service mode jest. Valve cover, czyli tutaj tłok pokrywa. Okej. Okay. Czyli olej muszę spuścić. O, tuż to. Ale czysty ten olej coś, nie? Ale to ja już... Czekajcie. Tak? Ale ja tam nie zakręciłem. Śruby nie zakręciłem. Miska olejowa. To wyleci wszystko. Ale dobra. Close service mode by escape. Dobra. No i teraz idziemy do laptopka. I w laptopie chyba mamy start... A, że będziemy jechać? Poka. Co ty gadasz? Będzie test. Oho, ty, chodzą tutaj. Dzieci biegają. Dobra, co my tutaj mamy? Spis. Tu mamy przedmioty jakieś. Dobra, dobra. Rally hasn't started yet. Robert Słowik będzie jechał. Stanisław Bolec. Dobra, Stanisław Bolec będzie jechał. Bolec, stolec. Dobra, i teraz tak, end service. Okay. With everything fixed up, we are finishing service time. Get back to your positions. Today we are hosting upcoming stars of Rally World. A to ja nie We've będę got beautiful jechał. Weather today, and I think we can take it as a sign that everything will go as planned. Good luck to all teams and see you on the stages. And with the signal, o, jedzie. They went speeding down the track. Pa, jedzie. The track conditions are evolving, forcing drivers to adapt to the changing grip levels. The telemetry data must be telling an interesting story for the engineers as they analyze performance metrics. It seems like they have no fear whatsoever. Let's just hope that this confidence will help them qualify. They had a little crash. It looks like cosmetic damage on the fender. Should be easy to fix. Kurde. As we hit the halfway point, fatigue might start playing a role in the driver's performance. Fender, co to jest Fender? And that's a good thing that today's event is sponsored by Rev Rev Energy Drink. Keep your senses revved up. You can clearly see that their previous experiences taught them a lot. Their clutch game got on another level, and corner confidence is through the roof today. A mechanical issue for one of the contenders. Yeah, this could be a game changer in the championship standings. That wasn't good day for the team. Let's just blame it on atmospheric pressure. Ladies and gentlemen, as the dust settles on this incredible rally event, it's time to bid farewell to an exhilarating day of speed, skill, and sheer determination. From the roaring engines to the heart-stopping turns, each moment has left us on the edge. Until we meet again. Okej. Dobra, i co teraz mam zrobić?
No i hopie, żeś udupił wszystko. Co to jest? No nie no. Błotnik. Karbody. Dobra, co teraz mamy zrobić? In test mode, go to the front right wheel and click on the zoom in. No to już to zrobiłem. No nie mam żadnych innych chyba, nie? Front right wheel and click on the zoom in. No to to, to jest to. No ale... Ale co mam z tym zrobić? A tak, dobra. Tutaj się pojawiło coś. Przełożymy, weźmiesz z mojego, przełożymy. Takiego już nie dostanę. Czekaj, teraz tak, a oni chcą jeszcze, żebyśmy tutaj zrobili to. No nie, no chyba se żartujesz. Absorber? Ale po co? Zdupił się? Dobra. Tu muszę naprawić na szybko. Jak ja ci to naprawię? Jak się to robi? Oho! No kurde, hopie! Naprawiłem na 100%! Hopie, hopie, hop na hopie, pa! Assembly. No i gościu, hopie, pa, cyk! Nówka sztuka, igła! Naprawiony! Bardzo dobra robota, panie! Ja tam nie wdolisz pan. Gienek! Chodź tu. Dobra. Masz. Naprawmy to. A, to chyba tu. Stuku puku. Elegancko. Top of the morning to ya. Today marks the start of Bronze League Rally. This beautiful sunny day helps us welcome our today's teams. We've got some frequent flyers and some new faces. Our track is mostly straight, so we've got high chance to see some high speed action. We wish all the best to the teams, and we are once again starting after second stage. The lead has changed hands a few times now, showcasing the competitiveness of this sport. All I can say is that rookies are proving themselves today. I've got a feeling that's not the last time we will see those surnames. It seems like they have no fear whatsoever. Let's just hope that this confidence will help them qualify. They had a little crash. It looks like cosmetic damage on the fender should be easy to fix. The track conditions are evolving, forcing drivers to adapt to the changing grip levels. The telemetry data must be telling an interesting story for the engineers as they analyze performance metrics.
They are going slower than usual. Maybe accidents from previous seasons are still haunting them. A mechanical issue for one of the contenders. This could be a game changer in the championship standings. They didn't get their dream time today, but let's look at a bright side. Dobra, już gościu, wracaj do domu. Dobra. Czyli demo to. To jest to? Co start ready? Moment. Replace shop as a gravel. A, okej. Dobra, czyli trzeba przygotować do odpowiednich wyścigów. Tires. Dobra. Gravel rally. Czyli na gravel. Na żwir. A jakie to są? Ja muszę zobaczyć je. Gdzie tu są informacje o nich? Kurde, nie wiem. A, jest asfalt, dobra. Asfalt, dobra. Czyli musimy załatwić inne. A jak się to kupuje? Kurde. Ty, no jak ja mam załatwić? Chyba, że tutaj gdzieś są jakieś opony jeszcze. To może u góry? Ty, no nie ma. Może muszę ściągnąć po prostu z felgi i potem założę tą gumę. Załóż gumę na instrument. Łe, 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 łe. No nie ma. Ty, no i nie ma, kurde. I... Miłego dnia, specjalist, cześć. Ty, tu gdzieś musiałoby być. Pass inventory. A, part shop jest, tire. Gravel. Dry gravel. Ale chyba dry. Na 4. Właśnie, size. Kurde, to była, nie pamiętam. Dobra, to czekajcie, zobaczymy. 18. 235 na 18. Aha, tylko... A tu nie da się... 235 na 18. Okej. Dobra. I teraz będziemy zakładać. Dry gravel. Idziesz. Wyważenie. Dry gravel. Jestem ciekaw, czy to będzie od nas wpływało później.
To nie ten profil opony? Dobry jest, patrz! Zajebista! O co ci chodzi? Essa. Nie te koła? Czemu? Co ja zrobiłem źle? Jak nie te koła? A, to jest dry asfalt! Czemu ja dry asfalt zrobiłem? To, no to, no dry gravel, to, o, teraz ta. Musimy ściągnąć i zamontujemy 4 zaraz. Attach. Dobra, jeszcze jedno. A już nie mamy. I teraz tak. A bo oni są suspension arms, czyli to chcą, nie? Czekaj, nie, suspension arms to jest z przodu czy z tyłu? Nie, shock absorber. To jest shock absorber left. Suspension arms, czyli tutaj, no to jest w środku chyba, nie? Nie, to jest rear suspension arms, to. A to są. Czy lubię pizzę? Nie, okropna jest pizza, fuj. Siema, szaman. No i jeszcze brakes, replay brakes for gravel rally. Jak ja mam te brakes zamienić tutaj? Hello there. No i co? Tu są jeszcze suspension army. Oho. Dobra.
Ja muszę to zobaczyć po pierwsze. Shock absorbery i suspension army. Jak oni to chcą zrobić? Shock. A, gravel. Czyli dobra, trzeba kupić dwa takie. I dwa takie. Teraz trzeba kupić suspension. Czekaj, jak to się mówi? Arms. Czekaj. Arm do gravel. Tylko które to są teraz? Te, takie dwa. Dwa takie susy. I dwa muszą być inner i outer rare. To są tylne, tak? Czyli trzeba kupić dwa takie, dwa takie. Dobra. Jeszcze z hamulcami jest break. Ale to właśnie to break. To tutaj. A że tutaj jest front clipper. Dwa. Gravel. Dwa do graveli. Dobra. Gravel. Okej. To powinniśmy mieć wszystko, nie? Teraz tak. Instalujemy. Gravel. Front. Lecimy. Teraz tutaj, w ogóle to trzeba zdemontować. Tylko jak to się demontowało tutaj? Śrubki, ale... A, bo to trzeba czasem kliknąć. Tylko te śrubki, to gdzie, od czego się zaczynało tutaj demontowanie? Czasami tych śrubek nie widać. A tam. To chodzi o przewody, nie? Hamulcowe chyba. W Karmianiku chyba był pominięty akurat ten motyw. Gravel. Gravel. No dobra, a gdzie klocki się tu wkłada, te hamulcowe? No to jest zacisk. A, tutaj wkładam. I gravel. I gravel. Essa. Dobra. Idziemy do następnego. Cztery razy to samo trzeba niestety wykonać. Do dupy takie życie, monotonna robota! Chyba każdy muszę wymienić, wiesz? Ej, jaka myślicie, że może być najnudniejsza praca na świecie, najbardziej monotonna? Chyba na taśmie produkcyjnej, co? A czemu streama jest najnudniejszy streamer? Czemu tak piszecie?
Do której? Do 19 festiwal. No taśma, robisz to samo. Klepanie w Excelu, streamer debil. Ale... Jak streamer... Aha, streamer debil, że najnudniejsza. Ale to co Franio musi zapytać, czy się mu nie nudzi ta robota. Franio tak udaje, nie? Że jest taki głupi. Nie no, on udaje, bo on taki nie jest. Chyba, że on nie udaje, to wtedy gorzej. To wtedy niezbyt dobrze. No dobra, i co dalej teraz z tym? No, nie mam części, ale jak nie mam części? Przecież mam opony, nie? Aha, czekaj, bo w ogóle... Ściągnijmy to wszystko. Franio to był wyzwalany z restauracji. Co to znaczy? Bo ja jestem, ja nie oglądam streamów tych najpopularniejszych streamerów. Totalnie. A, i to też trzeba kupić, ten Rare Trailing Arm. A, ja nie wiedziałem. To też. Dzięki za odpowiedź, ów, całe szczęście, bo jeszcze coś by mogło 16.20 będę... No to jak masz czas, to ograj. Ale to nie jest tak, że... Słuchajcie, bo ja wam coś powiem. To, że kończy się festiwal o 19, nie oznacza, że dema wszystkie znikają. Tylko kończy się festiwal, że w jednym miejscu macie wszystkie zebrane dema. Natomiast jeśli dema zostały udostępnione, to one w większości zostają na dłużej, na cały czas. Tylko festiwal się kończy, czyli ten cały taki spis tych gier, ta cała tabelka, te wyróżnione dema, one się wtedy no znikną, jakby w sensie ta podstrona się kończy, ale jeżeli dane gry dalej mają dema, to one zostają, tylko musisz, no właśnie, wtedy jest ciężej znaleźć, nie? Wtedy no musisz znać tytuł, żeby wejść i ściągnąć to demo. Dobra, i teraz tak zróbmy, patrzcie. Weźmiemy sobie, kupimy. Gravel wpiszmy. O, o to mi chodziło. To trzeba kupić. Nie to. Kurde! No, to. Gra Goli miała być 15? Tak, przesunęli o ponad miesiąc, o półtorej miesiąca przesunęli grę. Ale ty się dziwisz? Przecież ta gra była w opłakanym stanie. To co ty sobie myślisz, że co? Dobrze, że ją przesunęli. Mnie na przykład bardziej... Mnie na przykład to, że wyjdzie totalny gniot, to ja z tego nie mam nic. W sensie, no... No co, mam się cieszyć, że ktoś chujową grę zrobił, nie? W sensie, no... Lepiej jak wyjdzie gra, którą będzie dało się grać, bo... Ja też bym se sprawdził w nią i pograł na live'ie, nie? A jak gra jest niedopracowana... No to... Co mi z tego?
przez telefon zachwalałem. Nie macie dowodów na to, że to ja. Nie macie dowodów na to, że to ja. Dobra, to jeszcze dwa musimy zrobić. Pam, pam, pam. Pijany był, to się nie liczy. Panie Wojtek, ej, a wiecie, że mi Wojtek Gola napisał... A, nieważne, dobra. Wojtek Gola, to jest Wojtek Gola. Ty możesz, Eder, na początku live'a dzisiaj, Eder, poruszyłem temat wczorajszych Intellect Masters i tych drużyn rosyjskich. Znaczy nie rosyjskich, tylko z Rosjanami. W sensie... Tylko nie dawaj prowokacyjnego jakiegoś tego, bo zaraz mnie wyzwą. Czekaj. Myślisz tak, Rosjanie wygrali Intel Extreme Masters? Dlaczego? Kurde, dlaczego? Nie, 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 nie dawaj takich rzeczy. Ator to jest Ator. Dobra. Rosjanie zdobyli katowicki spodek. Nie, ale zupełnie szczerze to możesz nazwać, że... No nie wiem, no taka jest prawda, że Rosjanie wygwizdani spodku, nie? No bo tak, no bo byli wygwizdani i w ogóle komentujemy tą sytuację, jakie było podłoże tego i co się tam działo.
Dobra. Trzeba... Nie, nie nazywał się Stalingrad. Nie, Katowice się nie nazywały Stalingrad. Jestem ciekaw, czy ktoś z was kojarzy, jak się dokładnie nazywały Katowice przez krótki okres. Katowice miały zmienioną nazwę, ale nie nazywały się Stalingrad, tylko jak? Stalinogród. Stalinogród się nazywał chyba. Jeśli dobrze kojarzę, dobrze mówię? Stalinogród? Nie, no co ty piszesz, Kleometes? Uspokój się. Uspokójcie się niektórzy, bo już was nosi. O, już zrobiliśmy to. Essa. Dobra, jedna rzecz zrobiona, jak widzicie. Cyk. Teraz dajemy tarczę. Gravel. Dajemy gravel. Zakręcamy przewody. Damy jeszcze sobie eleganckie. O, pyk, już są zrobione. Dobra, teraz sobie weźmiemy to elegancko. Zawieszenie. Dobra, i opona nam zostaje, ale z oponą to mamy taki myk, że nie mamy założonej chyba opony. O, gravel mamy. Dobra. Dymy w Stalinogrodzie. Skądż już, gościu. Dobra, mamy wszystko zrobione i teraz uwaga. Mamy wszystko zrobione. I teraz robimy tak, to jest wszystko zrobione. Only necessary spare will start the rally. Dobra, start, yes, yes, yes. I jedziemy. Patrzcie. Wypuszczamy nasz samochód na pełnej esie. Access rally laptop to start the rally. Okej. And service, yes. Lay down your tools. Leci. Service time is over. Let's see what drivers will show us this time. This beautiful sunny day helps us welcome our today's teams. We've got some frequent flyers and some new faces. Our track is mostly straight, so we've got high chance to see some high speed action. We wish all the best to the teams. With the start of second stage, they are flying through the track again. The track conditions are evolving, forcing drivers to adapt to the changing grip levels. The telemetry data must be telling an interesting story for the engineers as they analyze performance metrics. They took slower pace this time. Maybe this new route are making them more careful than usual. Their car started smoking white, pretty bad from under the hood. A zawsze w tym samym momencie są tacy problemy. As we hit the halfway point, fatigue might start playing a role in the driver's performance. And that's a good thing that today's event is sponsored by Rev Rev Energy Drink. Keep your senses revved up. It seems like they have no fear whatsoever. Let's just hope reklamka, that this energy drinku will help them win. Yep, exhaust needs changing. Uh-huh. But I have to say,
They now sound a lot meaner. Wydech. And I like it. The race strategy is evolving, with some opting for a more conservative approach and others going all in. In the world of motorsports, every split-second decision matters, especially during last stages. You can clearly see that their previous experiences taught them a lot, their clutch game got on another level, and corner confidence is through the roof today. That was nasty. After this, right suspension is in serious need of love. They didn't get their dream time today, but let's look at a bright side. It's a great learning opportunity. And we've came to the end of the first stage. Go to the service park and let mechanics work their magic. I co już? Jak to zrobić? Aaaa! Co tu się wydarzyło? Temperatury. Nie no, coś wydech tam powiedzieli, że wydech coś wymaga, nie? You can... Nie no, wydech jest do wymiany, to na pewno. Co napisał Gola? Jajco. Ty, ale... Ty, a wejście go puścimy tak jak jest, niech jedzie, co? Dawaj, kurde, nie mogę. Chciałem go na pałę puścić. Ale jest zepsuty, patrzcie, mufler jest zepsuty. To. Ale czym ja go mam naprawić tu? Przecież tu muflera się nie da. A tu jest, dobra. Zrobiony. Mam tylko parę minut na to, żeby to zrobić. Part not found. Co tam jeszcze poszło nie tak? A, tutaj ta rura. Aha, to ja to widzę. Ja, o kurwa, to jeszcze to trzeba wyciągnąć. Dawaj, dawaj, bo tam tłumik się cały, to jest środkowy tłumik. To jest okej. Dobra, to szybko. To. Kurwa, zepsułem! A! Dobra, styknie. Rura! Rura! Nie! Co musi z rurą? Rura! Rura! Rura musi rura! Rurować! Dobra. Temperatury, wskaźniki temperatur są czerwone, widzowie, czyli cooling system. Dobra, jedziemy. Cooling system. Oho! Oho! I co jeszcze? Jeszcze jedna nieznaleziona rzecz. Czyli czekajcie, jeżeli to jest cooling system... Dobra, czyli trzy rzeczy do wymiany. Wszystko do wydupcenia. Możemy nie zdążyć na czas.
Czekaj, co tu jest? Coś do... Poszło. Idziemy naprawiać chłodnicę. Myślicie, że tak w prawdziwym życiu się naprawia chłodnicę, że się w nią po prostu uderza młotkiem? Wy tak robicie ze starym w garażu? O kurwa! Dobra, 84%. Będzie gitara siema. Dobra. No i tutaj jeszcze zostaje to. Dobra. I teraz zostaje some of electrician equipment gave out around the front suspension. Czekaj, jakieś elektryczności. Coś, jakieś rzeczy elektryczne. Czekaj, co? Suspension, wspomaganie, tak? Może płynu nie ma? Może płyty nie ma? Zawieszenie? Ale tu jest some of our electrical equipment. Co? 3 minuty, wiem. Elektryczne jakieś. To co tam jest, nie teges? Coś tu? Oho, mamy! Dobra. Tu coś jest nie tak. Czyli mamy jedno znalezione. Oho! Dobra, drugie znalezione. Czyli jeszcze jedna rzecz. Nieznaleziona jedna część jest. Nadal. Mam! Dobra. Dobra. I ta rura. Jedziemy. Jeszcze coś? 56. Play minigame, dawaj ją. Styknie. Dobra, jedziemy. Szybko, mamy minutę. Minuta 30, widzowie. Jedziemy z tematem, jedziemy, montujemy. Co tam? Wszystko jest gitara. Dobra, jedziesz. Co to jest?
Assembled car is dirty. Ty, ty, zaraz, jakie dirty, jakie dirty! No może być dirty chyba, nie? Car is dirty, this car in a special stage. Car is fully operating for... Dobra, start and service, very good. Myj go. Yes. A, szybko! A! End service. Halogeny, jakieś... Where halogen? A! Well, halogens. They need halogens. End service, yes, of course. With everything fixed up, we are finishing service time. Get back to your positions. The weather today is sunny and dry with clear skies. Looks like even Mother Nature came to spectate our drivers. A po co halogeny? Let's welcome today's teams and see what unveils. No, ciekawe, co się zepsuje po drodze, co? Records. Pewnie te zawieszenie. Clutch timing executed by this driver. Jedzie. Halogeny mu odpadną. At stake, every move matters as the battle for supremacy continues as they weave through the S-turns, pushing their limits. It seems like they have no fear whatsoever. Let's just hope pa, pa, that this confidence will help them qualify. Pół trasy już prawie, bez problemu. A mechanical no, issue for one of the contenders. This could be a game changer in the championship standings. As they round the hairpin, it's all about throttle control and finding the perfect racing line. It's a high-speed chess match out there, with each move carefully calculated by the drivers. They're going slower than usual. Maybe accidents from previous seasons are still haunting them. Oh, oh, tylko... Yeah, exhaust needs changing, but I have to say, they now sound a lot meaner. Mimik. Kinda like it. Today's rally came out pretty difficult for the team, but no worries. Another day will come. Daj pan spokój. Panie! Znowu? Kolejne do naprawy? Daj pan spokój. Dobra, styknie. Wiemy o czym jest ta gra, szczerze mówiąc. Cancel rally, yes. Wiemy o co chodzi. Jeśli ktoś lubi rajdy i lubi naprawiać samochody, jak w Carmeanicu, to jest gra dla niego. Ja wam powiem tak, gra naprawdę prezentuje się kurde dobrze. Jak na taką wersję 0.2.8 demo. Wygląda jak Carmeanic Simulator, działa podobnie jak Carmeanic Simulator, plus jeszcze mamy ten elementy, no mamy ten element tego rajdu i my wtedy musimy jakby w terenie naprawiać ten samochód na szybko. Wiadomo, że ta naprawa nie będzie taka idealna jak w prawdziwym warsztacie. Całkiem fajna opcja. Ja myślę, że dla takich fanów motoryzacji... Kurde, jak to kupiłbyś coś takiego bracikowi czy kuzynowi, który uwielbia samochody i ten, to się będzie dobrze bawił, mi się wydaje. Kiedy to wychodzi? Jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy. No ale te elementy, które są związane z demontażem, montażem naprawą, czyli jak Car Mechanic, są zrobione jak w Car Mechanicu, uważam. Odkręcanie, przykręcanie, ta naprawa, no te minigierki są może trochę takie naciągane, ale... Ale ogólnie jest to bardzo podobne, jest to giga podobne i praktycznie wszystkie elementy, które tutaj są, te wyważanie opon, te zakładanie tego wszystkiego, odkręcanie, naprawianie też jest to bardzo podobne. Tylko tu będzie tematyka związana z wyścigami, nie? Z rajdowymi. Mhm. Tyle. Dobra, pozdrawiam Bonko Live, trzymajcie się, dajcie łapkę w górę.